deklaruję, że termin zostanie dotrzymany. Postaramy się zrobić to jak najmniej w sposób utrudniający życie przedsiębiorcom, którzy tutaj prowadzą swoją działalność. Więc ja jestem dobrej myśli. Angażujemy tu większość naszych sił. Robimy to w większości własnym sumptem, własnymi ludźmi, ze względu na to, żeby mieć pełną kontrolę nad tym terminem i harmonogramem, który został przedstawiony i zaakceptowany. Także nie ukrywam, że jestem dobrej myśli, że pokażemy się z dobrej strony. Mam nadzieję, że po tej modernizacji ten park przemysłowy i ten teren będzie już nowoczesnym terenem przemysłowym. Ja myślę, że jednym z najlepszych, patrzę na lokalizację, patrzę na całą infrastrukturę techniczną, która jest przy tym parku, którą nie trzeba budować na nowo. To nie jest teren przemysłowy, który trzeba uzbrajać we wszystko. Bardzo ambitny plan praktycznie przebudowy wszystkich dróg w tym obszarze będzie realizowany. Termin realizacji do 2020 roku do października jest rzeczywiście ambitny. Długość dróg 6,7 km, z tym ponad 900 miejsc parkingowych. One istnieją, ale trzeba je przebudować lub wykonać na nowo. Ile jest zatek autobusowych? Kilkanaście zatek autobusowych po to, żeby tutaj przedsiębiorcy i mieszkańcy, którzy tu pracują, czy pracownicy mogli swobodnie dojechać, będzie również zrealizowanych. Park przemysłowy Metalchem jako wolne miejsce było przewidziane na dużą zabudowę przemysłową. Przeszło swoje problemy i dzisiaj jest jak feniks z popiołów dynamicznym miejscem, w którym przedsiębiorcy opolscy robią rzeczy naprawdę wyjątkowe. Jest bardzo ważne, duże wydarzenie, które pokazuje, że zależy nam na przedsiębiorcach, bo to oni tworzą tak naprawdę przyszłość miasta, to oni poprzez swoją aktywność zatrudniają, płacą podatki do kasy miasta i w ten sposób możemy jako miasto się rozwijać.